Witajcie, kochane dzieciaki. To jest po prostu niewiarygodne, że calusieńki adwent. Zostały nam rurety już tylko jutro. Jesteśmy razem. Bardzo, bardzo się cieszę i gratuluję Wam, że tak pięknie te serduszka możecie razem z nami przygotowywać. Witam też te dzieci, które dopiero do nas dołączyły. Nie martwcie się, jeśli nie byliście z nami na wszystkich ruratach, na wszystkich odcinkach przygotowujących nas do tych przepięknych świąt. Każdy dzień przygotowania jest bardzo, bardzo ważny. Ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o trzech zwyczajach wigilijnych. Zobaczcie, mam tutaj taki specjalny kosz, a w nim trzy zwyczaje wigilijne. Pierwszy zwyczaj dotyczy gwiazdki na niebie. Jest taki zwyczaj, że powinno się rozpocząć wieczerzę wigilijną wtedy, kiedy zapala się pierwsza gwiazda na niebie, kiedy ją widzimy, jako takie przypomnienie tej gwiazdy betlejemskiej, która, pamiętacie, nad stajenką była i wskazywała drogę trzem królom. Więc to jest pierwszy zwyczaj wigilijny. Drugi, znany o dziwo, tylko w Polsce i chyba jeszcze w dwóch lub trzech krajach, to jest łamanie się opłatkiem. Ja myślę, że już wszyscy macie przygotowane opłatki. One są tutaj, o, gotowe na naszą jutrzejszą wigilię. To jest piękny zwyczaj, w którym chcemy dzielić się dobrym słowem, dobrymi życzeniami. I trzeci zwyczaj wigilijny, też znany w Polsce. O, słyszycie, jak on brzęczy? Ciekawe, czy ktoś z Was już wie, jaki to zwyczaj. Przygotowanie pustego talerza dla jakiegoś strudzonego wędrowca. U mnie w domu zawsze od małego dziecka pamiętam, że mamusia bardzo o to mocno dbała, żeby był przygotowany talerz dla kogoś, kto nie miałby gdzie spędzić wieczerzy wigilijnej. Te trzy piękne zwyczaje mówią nam o jednej rzeczy, że Pan Jezus uczy nas kochać tak, jak On sam kocha. Dzisiaj mamy piękny odcinek, w którym ciocia Malwa razem z ojcem Remim dadzą nam pomysł, jak przygotować szopkę. Szopkę, a więc stajenkę, a więc Pana Jezuska, Maryję, Józefa. W ogóle ja nie wiem, jak oni to zrobią. Ale zanim do nich się udamy, to jeszcze chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Tak, całkiem szybko. Pierwsza to jest pomysł, w jaki możemy ozdobić nasz dom przed świętami. Zobaczcie, ja mam taki pomysł, że kartki, które dostaję, jedna nawet z dzwoneczkami jest, można przyczepić w ten sposób w swoim pokoju, tak jak widziałam, niektórzy z Was przyczepiali nasz koszyczkowy kalendarz adwentowy. Na przykład na szafie widziałam Wasze zdjęcia, albo na ścianie. Bardzo fajne mieliście pomysły. A na święta takie dzwoniące kartki możemy przyczepić sobie też i pamiętać o wszystkich, którzy nam dobrze życzą. I jeszcze jedna rzecz. Boże Narodzenie to jest czas miłości. A więc czas obdarowywania się i ja Wam podpowiem trzy sposoby, którymi możecie obdarować kolegę, koleżankę albo brata, siostrę. Takie piękne prezenty, które robiliśmy tu w naszym programie, ale możecie dzisiaj wieczorem, czekając na jutrzejszy dzień, zrobić je dla kogoś jako prezent Waszej miłości. Pierwszy to, pamiętacie, ciocia Malwa z ojcem Remim? Tak mi się wydaje, że chyba to oni razem robili. Piękne postacie anioła i Mikołaja z masy solnej. Druga możliwość jest taka, że możecie dzisiaj zrobić jeszcze raz rodziców Matki Bożej z plasteliny. Zobaczcie, jak ja mam pięknie tę pracę oprawioną. Ciocia Malwa nie tylko ją dla mnie zrobiła, ale tak pięknie oprawiła i ona u mnie w domu wisi i bardzo mnie cieszy. I trzeci pomysł, muszę się Wam pochwalić, że ciocia Malwa mnie wtedy zaprosiła do komnaty plastycznej i mi się udało zrobić takie piękne serce Pana Jezusa. I on u mnie w domu wisi przy drzwiach. I zawsze jak wychodzę, to się do niego uśmiecham. I zawsze jak wracam, to się do niego uśmiecham. A zobaczcie, jak on się do mnie uśmiecha. To jest niesamowite. Też sobie go oprawiłam, żeby mi towarzyszył przez długie, długie, długie lata. Więc kochane dzieciaki, pod tym odcinkiem macie trzy linki do każdej z tych prac. Możecie sobie wybrać i dzisiaj wieczorem jeszcze usiąść i zrobić. To teraz zapraszam Was do filmiku, a potem pędzimy. Jestem taka ciekawa, że szok.
co ciocia Malwa wymyśliła, jak ona zrobi stajenkę, nie wiem. Zobaczymy. Witajcie, kochani. Witajcie, cześć. Zobaczcie, co my mamy. Są dwie niespodzianki. Jedna to jest szopka, druga to jest ojciec Remi, który ją za chwilę będzie robił. To jest naprawdę niesamowite. Więc zaraz się zabierzemy, ale powiem wam tak, że ja pokażę, jak zrobić, bo to jest bardzo dużo elementów, bardzo dużo postaci. Ja pokażę, jak zrobić, chyba zdążymy może zrobić całą taką szopkę, może Józefa, Jezuska małego i Maryję, a resztę postaci to już będziecie mogli sami zrobić, bo już będziecie znali metodę. Więc ja będę czekała też na wasze zdjęcia różne. Zróbcie ciocię Malwę, bo też tam jest w szopce. O, tak. Ja też tutaj gdzieś będę mogła być. A to nie jest ciocia Malwa? Tu? Nie. Można zrobić takiego aniołka właśnie też z lokami. To co, to zabieramy się za tą szopkę. Zaczniemy od naszej konstrukcji szopki. Bierzemy kartkę z bloku technicznego. Wtedy jest ta kartka taka sztywna. Możemy ją złożyć na pół. I tak równiutko, jak najlepiej nam się uda. Ona jest sztywna, więc trochę jest nawet trudno to zrobić. I mocno tutaj tak trzeba zagiąć. O właśnie, żeby to było bardzo tak równiutko. Mamy tak. Ja już mam pół szopki. Ty masz pół szopki. No właśnie, mamy pół szopki. To teraz musimy zrobić to ścięcie. To bierzemy sobie linijkę i możemy odrysować sobie taki kąt, tak? Taki mniej więcej, on musi być mniej więcej coś takiego. Od linijki to jak prawdziwy dekarz. O, tak. Tak, jest. I odcinamy to nożyczkami. Ciocia Malwa, a ty wiesz, co to jest dekarz? Dekarz, tak, to jest ktoś taki, kto takie odmierza, tak? Odmierza dachy? Nie. A co? No coś on mierzy. Co mierzy? Nie mierzy, nie tylko odmierza. Dachy robi, papą kładzie. Nie. No tak, jak są dziury w dachach, to dekarz wtedy, dekarza się woła. A wiesz, co to jest papa? Wiem, to wiem. To już wiem. Czyli tu będzie, nam też dach. Będzie wszystko w naszej szopce. Więc teraz tak, mamy taki naszą szopkę i teraz zrobimy te zagięcia. Czyli bierzemy sobie, tak jak mamy tak otwartą i zaginamy do środka taki niewielki fragment. Nie mierzymy, żeby było porówno? Nie trzeba. Aha, też. Tylko żeby było równo tutaj z dołem, tak? Żeby nam się to w miarę dobrze otwierało. I też tak mocno zaginamy. O. Tak? I teraz tą drugie też zaginamy do środka. Ciocia Malwa, ty jesteś taka spryczulka. Coś tu zagniesz i jakoś to potem stoi. No i stoi. I zobaczmy. Stoi? Stoi. Stoi. No i ekstra. No to teraz powiem wam, trzeba będzie trochę się napracować, żeby narysować te wszystkie deski. Więc bierzemy sobie mazaczek. Ja sobie tu narysuję. Czarnym? Czarnym mazaczkiem. Oczywiście wy, dzieciaki, będziecie mogli sobie później to pokolorować. Ale my najpierw narysujemy sobie właśnie te wszystkie, może ja też nawet tak do góry nogami zacznę. Czyli możemy sobie, ja sobie jeszcze przypomnę, a na dole oczywiście jest sianko, więc możemy tutaj takie sianko narysować. Ty też do góry nogami widzę. Tak. Oczywiście tu jest jakieś sianko, bo to jesteśmy w szopce, prawda? Stajence takiej, o, mamy. Teraz możemy zacząć rysować te nasze właśnie, o, konstrukcje. Ona będzie, ta szopka taka drewniana, więc ja sobie rysuję teraz te deski różne. Możemy rysować. Jeżeli oczywiście wolicie najpierw ołówkiem, to oczywiście możecie ołówkiem, tylko ja rysuję mazaczkiem, żeby było widać. Ja zrobię takie konstrukcje. Ojciec Remi tam na pewno wie lepiej, jak to może wyglądać. Co Malwa, ale ty jesteś konstruktorka. No szopki tylko, takiej. O, proszę bardzo. Tak, możemy, tu jeszcze wiem, że są takie, o, zobaczcie, sporniki takie mogą też być. Ciocia Malwa, tutaj ci podpowiem, że sporniki takie nie mogą być pochyłe, bo to takie jakby to były takie, no, wiesz, że się ma zaraz przewrócić. No ale one się już tak trochę uginają. Chyba, tutaj, że to jest szopkę do remontu robimy. Nie, to, no to biedna taka ta szopka, bo uboga bardzo, prawda? Więc tutaj... Uboga jak uboga, ale... Dobrze, ja sobie jeszcze zerknę, więc tak.
Mamy. I tu pomiędzy nimi możemy zrobić takie właśnie też deski. O. No i chyba jest prosto, prawda? Rysujemy sobie. Najfajniejsze to jest później kolorowanie tego. Ale to już zostawiamy Wam, bo to jest najfajniejsza praca. I tutaj jeszcze te deski zrobimy. Ale tempo pracy. Ja cię tak. Ale ty szybki jesteś. Ja tak szybko jeszcze ani razu szopki nie zrobiłem. Tadam. Jeszcze tutaj zrobimy te nasze skrzydełka takie. Skrzydełka? No te boczne takie. No to są takie skrzydełka. Szopka będzie latała. Szopka ze skrzydełkami. Tak. Tak. Ciotka, ty to robisz tak. No dobra. I co? No dobrze, niech będzie. Jak. Coś nie zrobiłam konstrukcyjnego może? Nie, tylko zrobiłaś tak fajnie, tak pod kątem, to tak wiesz, tak. I teraz, jeżeli mamy właśnie tą naszą szopkę, to zobaczcie, tutaj widać nam ten brzeg, więc warto też go tutaj narysować. Więc ja tutaj też sobie to zrobię, a może sobie zrobię też, tak odwrócę, wtedy będzie mi łatwiej. O. A tutaj też pod kątem? Możemy zrobić pod kątem, wtedy będzie też tak fajnie. I po prostu takie drewniane. I oczywiście to możemy pokolorować na brązowo. O. I naprawdę już prawie, zobaczcie. Jest już? Voilà. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest. Proszę bardzo, pięknie. Już mamy pierwszy element gotowy, który jest naszą szopką, naszą taką stajenką. I oczywiście można to kolorować. My to pokażemy jeszcze na razie. Jeszcze brakuje nam czegoś. Brakuje nam oczywiście gwiazdy. Brakuje nam sęków. Sęków. A, możemy oczywiście narysować sęki, bo można to kredkami zrobić, a można też. Ja już mam takiego jednego ojca, takiego jezuita, który się nazywał Sęk. A. Ale nie był taki sękaty za bardzo. Nie był taki. No to zobaczcie, można te sęki też oczywiście tak narysować. To są takie kreseczki delikatne. Można je też kredkami jakąś mocniejszą. Jak ktoś na przykład wie, jak jest cieniować. Wiesz, co znaczy cieniować kredkami? No to tak jak się na przykład słońce zachodzi, się taki cień robi, taki cieniuje się takie, tak? No tak, można na przykład cieniować od najciemniejszego do najjaśniejszego. Na przykład jak mamy dwa niebieskie kolory, to może być też właśnie połączenie tych kolorów i tak właśnie pocieniowanie ich też, tak? To jest też można oczywiście. O, zobaczcie, mamy już. A bo ty wszystkie deski tak zrobiłaś, sękate. No jak już myślałam, że chcesz wszędzie, no to ja wszędzie. Ja myślałam, że tylko te belki. A, widzisz, nie, to ja tutaj zrobiłam już wszędzie. To taka. Jak mnie zachęciłeś, to już wszędzie. To widzę, że ciocia, ty jesteś taka ambitna. Ale to ty widzisz, zachęciłeś, więc dzieci na pewno, jak już powiedziałeś, żeby zrobić, to. Ważne chyba, żeby sęki były różnego kształtu, nie? Żeby nie były takie równomierne, bo to wtedy takie niesękowate. Chociaż to nie są sęki, to są pęknięcia. A sęki tak, są okrągłe. Bo sęki to nie? są okrągłe. O nie, a, no właśnie. Widzisz? To możesz sęk też narysować taki okrągły gdzieś tam. Pokaż, nie? Narysuj sęk. No taki, bo taki? To jest na zakres, także się coś tam chyba. Tak. No właśnie. Dzieci, sęk jest okrągły, a nie taki. Musimy chyba tu jeszcze. Żebyśmy was błędnie nie uczyli. O, to już mamy. Dobrze. To możemy oczywiście wyciąć gwiazdkę z tych takich trójkącików, co nam zostało, żeby wykorzystać ten papier. To rysujemy sobie gwiazdkę betlejemską. A, rysujemy najpierw, tak? Rysujemy i wtedy będzie nam łatwiej wyciąć. Czyli rysujemy najpierw gwiazdkę. Jeżeli niektórym jest trudno narysować gwiazdkę. O, ja narysuję też i ogon jej. O. To może być tak. Tak? Wyszła ci taka trochę taka gwiazdka, taka. No, gwiazdka. Taka bardziej kometa. No kometa, no bo też z takimi właśnie, że ona tak świeci. I oczywiście ją wycinamy. Dzieci, możecie już teraz ją też pokolorować, tą naszą gwiazdkę.
I wtedy będzie można... Ta szopka to jest zadanie chyba na pół dnia. No ja chyba tyle ją robiłam, no ale wydaje mi się, że to jest taka fajna zabawa, że na pewno... Zamiast kupować szopkę, to można zrobić swoją szopkę, nie? No właśnie, i ona jest wtedy wyjątkowa. O, zobaczcie, mam i wystarczy tylko tutaj gdzieś przykleić, tak? O. Więc ja na razie jeszcze ją też przykleję, ale później będę musiała ją pokolorować, więc na razie wam pokażę jak. O, to przykleimy. A będziemy kolorować w programie, czy będziemy kolorować... Chyba już będziemy pokolorować po programie. Wydaje mi się, że nie zdążymy, więc mamy, tak? Udało ci się. A ty możesz pokolorować. Ja mogę pokolorować. O, super. Rozumiem, że powinna być żółta, tak? Mhm. No dobrze. Super. Ale właściwie to nie musi być cała żółta. Może być taka też w blasku. Mhm. Taka o... O, widzisz? I teraz też cieniujesz, bo jest i ciemny, i jasny ten kolor, wiesz? Ładnie, no. Tak? Mhm. Dostałbym u cioci... szóstkę na plastyce? Na pewno. Tak? No to dobrze. O, i jeszcze ci została gwiazdka. Pięknie. No to uwaga, teraz przejdziemy... Pamiętam, jak mnie pani na plastyce nauczyła, żeby nie robić nie tak kreskami, tylko takie kółeczka robić. A, i wtedy się... To już... Wtedy się nauczyłem tego w pierwszej klasie i do końca jakoś mi to starcza, żeby tak robić właśnie. I wtedy lepiej widać. Super. Ale fajnie. To co? Teraz zabieramy się, mamy tak Józefa, Maryję i Jezusa. Co? A, to widzisz, możesz przykleić sobie tam do naszej. To ja bym zaczęła może od Maryi. Bierzemy sobie kolejną kartkę. I teraz będziemy robić Maryję. Więc ja biorę nową kartkę z bloku technicznego. A ja tu widzę, że tutaj... Co tutaj się dzieje, no? No, czy to tłumaczy? Ja tutaj w tym czasie nie marnuję czasu. Oczywiście, tylko... no. I próbuję coś zrobić jeszcze. No właśnie, super. To bierzemy sobie kartkę i ty będziesz robić razem z nami. Czy wolisz rysować sianko? To już jest sianko. Dobra, to patrzcie. Ja biorę kartkę. Możemy ją... przesunę sobie tak, żeby mieć trochę miejsca. Bo sobie po prostu narysujemy te nasze postacie. Później je wytniemy i zobaczcie, ja z tyłu przykleiłam takie kółeczko, zwinięty fragment papieru i zobaczcie, że ta postać stoi. Więc tak będziemy robić te nasze postacie. Więc uwaga, ja sobie tak, tutaj mam gdzieś, o, mój ołówek też. Możemy te nasze postacie, one mają gdzieś tak wielkość, może jak pół kartki właśnie z bloku tego technicznego. Możemy sobie złożyć je tak na pół. Wtedy będziemy mieć mniej więcej wielkości wszystkich postaci. O, prawda? I wiemy już, do jakiej linii rysować. Więc zaczniemy sobie od tej Maryi. Dobrze. Mhm. Czyli uwaga, ja będę rysować też rzeczywiście mazaczkiem. Jakbyście widzieli, ale nie wiem, czy dam radę do góry nogami, więc chyba tak normalnie będę rysować. Ja, ale ty myślisz, że Maryja jest tego samego wzrostu, co Józef? Nie. No Józef będzie trochę większy. Zobacz, aż wszystko mi tutaj na razie poleciało. Muszę... Mi się ta szopka bardzo podoba, bo ja czuję, że starszy brat będzie siostrze. Nie, tak nie mogą się bawić. Oni muszą razem się bawić. Normalnie trzech króli teraz zwiało. Super. Wszystko teraz rysujemy Matkę Bożą. To moja będzie taka. Ale co, jak ty chcesz ją rysować? Bo to nie jest ten sam kontur dla każdego? Nie, no tutaj rysujemy, dobra. Ja ci pokażę. Tak, uwaga. Widać wszystko tutaj. Bierzemy, rysujemy sobie głowę. Prawda? Taką może być. Tutaj mogą być takie włosy Matki Bożej. Ja zaraz też po fragmencie, zaraz... Każdy chyba już pamiętamy, jak rysujemy oczka, nosek i buzia. I uwaga, ja tutaj narysuję. Maryja będzie miała takie rączki złożone. Pamiętamy też, już umiemy chyba rysować rączki do modlitwy tak złożone. Zobaczcie. O. I zaraz narysujemy tak. Teraz możemy jej chusty narysować. I te włosy, o. I taką długą, długą sukienkę. O, i tutaj wystające takie nóżki.
To może być nasza Maria. Ona może mieć tutaj, o ja tutaj narysowałam jeszcze nawet taki sweterek. Jakieś może tam, o, że jakby było chłodniej troszkę. Czyli mamy taką Maryję. O, dobrze. I oczywiście możemy sobie ją też, jak ci wyszła Maryja. No ja nie mogę malować Maryi, bo ty miałaś Maryi. Ja rysuję, nie dobrze, wiem kogo. To jest Józef, czy to jest... To jest pastuszek. Pastuszek. Pastuszka rysujesz, dobrze, super. Czyli ty już narysowałeś pastuszka, a możesz wziąć na przykład też spróbować Józefa. To taki chiński pastuszek mi wyszedł, no ale... Chiński? No taki, wiesz, że... Skośny. Fajny, bardzo ładnie tutaj to? Wyszedł, no. Fajnie ci wyszedł. To możesz też, ja narysuję, to ja ci zaraz zostawię Maryję. Będziesz mógł zrobić Maryję. Super. A ja zrobię teraz, jeszcze narysuję Józefa, bo będziemy mogli sobie najpierw narysować, a potem wyciąć, prawda? Czyli obok będzie sobie stał taki, tutaj narysuję. Ciekawa jest ta owieczka. Józef, tutaj będzie miał też na taką czapkę trochę, brodę oczywiście narysuję. Mhm. Nosek, oczko. Zobaczcie, tu będzie miał taką fajną bródkę. Włosy. I tutaj Józef będzie też w taki, taką będzie miał długą szatę. O. I tu w rączce będzie trzymał, zobaczcie, będzie trzymał o, taką jakąś laskę. O. To będzie nasz taki, o, mogę teraz zamalować, będzie lepiej widoczne. A tu będzie miał taką tą rączkę spuszczoną. Zaraz wam tutaj pokażę. I tutaj też może on mieć, o, takie nóżki. Z sandałami tutaj będzie miał. Sandały. O, jeszcze tu czapkę mu tak zrobię. Zobaczcie, on wygląda właśnie tak. To będzie nasz Józef. Mhm. I za chwilę narysujemy jeszcze. To tu jeszcze ci zostawiam, bo jeszcze masz Józefa, tak? A ja zrobię nasz, zobaczmy, o tam. No i ładnie. Trochę nieproporcjonalna głowa, no ale... Nie, matka, no. Matka Boża mi wybaczy, tak zawsze jest śliczna. A ja teraz zrobię ten nasz mały żłóbek z maleńkim Jezuskiem. I on będzie mniejszy oczywiście, więc ja zacznę sobie najpierw tutaj... Można narysować taką słomkę, główkę małego Pana Jezuska. Ja mu takiego luczka tu narysuję, uszko. I on jest tutaj właśnie taki. Powiem ci, ciocia, że gdybym miał na egzaminie, żeby się gdzieś dostać, odwzorować taką Matkę Bożą, to chyba bym dostał pałę. No, może nie pałę, no bo coś tam widzisz, że ci się tam udaje. Nie wiem, co mi się udaje, ale sam bym sobie tego nie zaliczył. Zobacz, ja już tutaj mam o, też żłóbek i będzie można tu właśnie, dzieci, teraz najlepiej jest, żeby to pokolorować. Ja chcę zobaczyć, jak pokoloruję, to mi to będzie bardziej Matkę Bożą przypominało. Mhm. Więc teraz będzie ale taki moment, ja też sobie się pokoloruję. Obawiam bo później się, że... Jak nie będziemy, bo później jak przykleimy też to kółeczko, to będzie nam ciężko kolorować. Więc najlepszy jest teraz moment, jak sobie narysujecie te postacie, żeby je pokolorować. Mhm. Co za trudne zadanie. Trudne? No pewnie. Nie no, ale przecież szopka nie była taka trudna. Bo do szopki się wchodzi i już jest, nie? A tutaj trzeba całą wszystko, każdą postać po prostu. Nie, ale ty masz fajne, też mi się podobają twoje postacie, wiesz? Są takie surrealistyczne. O, czy już tutaj mamy. Ja jeszcze... O, mamy też nawet kolor cielisty, żeby zrobić buzię. Kolor cielisty? No, jest taki kolor. Dzieci to mają różne, wiesz, kolory czasami. Niektórzy mają tyle kredek kolorowych. A tak się nazywa kolor cielisty? No, ten. Dzieci na pewno wiedzą, wiesz? No. Mamy też złoty i srebrny, wiesz, tutaj nawet. To jest kolor, ale to zależy, jak się ten człowiek opalił. No, to jest taki właśnie cielisty. Więc ja jeszcze teraz sobie pomaluję Józefa. A niech będzie na szaro. Będzie miał szare takie ubranko. Już kończę kolorować naszego Józefa.
Ja mu zrobię taką może brązową właśnie też tą chustę. Oni chyba nosili te chusty na głowie, bo było tak zimno tam, czy co? Czy gorąco? Czemu oni nosili takie chusty? Ja nie wiem. Takie i też właśnie i pastuszkowie. Ty wiesz, ojcze? Czemu nosili takie chusty? No, takie czapki, takie chusty, ja nie wiem. My też nosimy chusty. A, może tak. No, ja trochę zasłaniali się przed piachem, a trochę... Przed piachem, prawda? Taka moda była wtedy, no. O, właśnie. A jak jest moda, to jest moda, no. Aha, to ciekawe, jakby Maryja się ubierała dzisiaj, prawda? Też by pewnie miała jakieś fajne sukienki. O, ja sobie żółty jeszcze wezmę od ciebie. I już tu prawie... Jak wam idzie? Ja się już nie mogłam doczekać. O, ja też się nie mogę doczekać, ciocia, bo to po prostu to jest trudna sprawa. Ale bardzo ładnie to wychodzi. Jak... A kto, ciekawe, kto robi z was dla mnie? Jak mnie zapraszałaś do programu, to mówiłaś, że będzie ładnie, lekko. A tutaj się okazuje, że to jest po prostu... Ja ledwo co wyrabiam. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja też, jak robiliśmy taki święci do pary, pamiętacie dzieciaki, taką grę, to tak trudne, ciocia Malwa wymyśliła i całkiem powiedziała, że mi ładnie wyszło. Bardzo ładnie. Ciocia Malwa ale, tylko chwali. Ale nie, bo tutaj też bardzo fajnie wychodzi. No, o, wyszedł Józef. Mi Józef otyły, no ale dobrze nie też. Nie szkodzi. Bardzo ładnie. Tak? Ale ja w ogóle nie wierzę, że ty rysujesz od dołu. To też jest niesamowite. Tak? Ja zawsze od głowy zaczynam. Ale to ciekawe, jak wy dzieciaki rysujecie. Ja jestem bardzo ciekawa. Ale piękne te postacie. Więc zobaczcie, ja już mam pokolorowane i sobie teraz mogę je wyciąć. Nie muszę tak bardzo, bardzo dokładnie, tylko tak właśnie, tylko tak jakby takie... Zobaczcie, jak mamy na przykład te postacie. Wcale nie muszą być tak super dokładnie. I dół zawsze zostawiam prosty, żebym mogła tam przykleić to nasze kółeczko. Więc dobra, to ja biorę nożyczki. Wycinamy teraz postacie, a ja w międzyczasie zapytam się ojca Reniego, czy u ciebie w domu, jak byłeś małym chłopcem, to były jakieś zwyczaje wigilijne? Były takie zwyczaje, że śpiewaliśmy kolędy. Piękny zwyczaj. I no już tak gdzieś od, nie wiem, od której klasy, ja grałem i brat grał. Ale głównie, a jak już nie miałem możliwości, to... A na czym? No... keyboardzie. No to pięknie, dzieciaki. A jak już nie było węd, tata brała akordeon i dalej. No tata ciągnął, żeby cały czas grać, cały czas śpiewać. To piękny zwyczaj. I się wcześniej właściwie przez parę tygodni to było ćwiczenie kolęd i cały czas tylko... To tak jak my w zeszłym tygodniu, prawda? I nawet ćwiczyliśmy kolędy. I czasami jak się tak myliłem albo wolno szło, to wszyscy musieli to wycierpieć, no ale... I tak zawsze były brawa. To jest. Magdalena, u ciebie w domu były jakieś zwyczaje? Takie wigilijne? Wigilijne, tak. Muszę sobie przypomnieć. Ja słyszałam, że w niektórych wsiach jest taki zwyczaj, że nawet zanosi się opłatek zwierzątkom. Tak. To tak? U nas tak się robiło. O, widzisz, o. To też to jest u piękny. Nas tak się robiło. Życzenie dobra też naszym zwierzątkom, prawda? Tak, to tylko... W sumie no tak, ale chyba w mieście, jak mają zwierzątka, to też można dawać, prawda? Nie wiem właśnie, jak to jest. Ja nigdy nie miałam zwierzątek, tylko kanarka. I rybki, ale to... I co, one nie jadły tych? Nie. Nie jadły? Uwaga, uwaga, bo ja już prawie zrobiłam... No to dobrze, a ja też mam już niby prawie zrobić. Ty masz już prawie zrobione, widzę też. Czyli teraz będziemy przyklejać kółeczko, tak, Malwinko? Kółeczko, więc jak mamy już skończone nasze postacie, to bierzemy... Nie możemy tak robić, żeby sobie zdmuchiwać naszą szopkę, bo właśnie musimy o nią dbać ładnie. Tak? Ja tutaj powiem. Fajnie, nie? Ja myślę, że te kółeczka trzeba zrobić trochę większe. Nie, bo one też nie muszą być aż takie duże. Bo chyba rodzeństwo nie wytrzyma, żeby tego nie... Ja myślę, że wytrzyma, bo ta szopka wygląda dużo ładniej jak stoi, prawda? A ponieważ ojciec Remi to jest taki żartowniś i z dzieciakami się wykupia i na łyżwach, i na basenie, to myślę, że teraz też takie żarty się go biorą, ale tak na poważnie to on by żadnej szopki nie zdmuchiwał nam. Przecież jakby stała na stole, ciekawe jutro właśnie, ojcze Remi, przecież nie możesz jutro, jak jest nasza Wigilia, zdmuchiwać tej szopki. Dlatego, że dzieci by nie widziały, jaka to postać. Zgodzisz się? Zgadywałyby.
To robimy kółeczko. Robimy kółeczko, zobaczcie. Ja skleiłam paseczek i teraz biorę jedną postać i smaruję klejem w tym jednym miejscu. O, i przyklejam to kółeczko tutaj do tej postaci do dołu, tak żeby było tak równiutko. Trzymam, aż ten klej wyschnie, przyklei się chwilę i zobaczcie. Widzicie? Stoi. Pięknie. I teraz jak mamy drugą postać, też możemy paseczek. Sklejamy, żeby było takie kółeczko. Mi się wydaje, że ojciec Remity by musiał mieć chyba z takich klocków na przykład, albo z drewna, żeby się to nic nie zdmuchiwało, prawda? O, z drewna to byłoby fajnie. Z drewna byłaby fajna taka szopka. No właśnie, ale wyobrażasz sobie, żebyśmy teraz z dziećmi robili z drewna? Wy jesteście dziewczyny, no i wam to wszystko ładnie po prostu zrobicie i tego. A chłopak to tak musi być życie, no. Jak coś jest do zdmuchnięcia, to trzeba zdmuchnąć, no. Ale tu świeczki są na torcie do zdmuchnięcia, a nie też szopka. Prawda? Ja jeszcze wezmę sobie. Chociaż jak byłem mały, wtedy jeszcze były świeczki na tym. Świeczki jeszcze były na choince. A, no. To nie zdmuchiwałem. O. Widzicie? No. Zobaczcie. I jeszcze mi została Matka Boża. Ostatnie. A ja, kochane dzieciaki, w tym momencie ogłaszam konkurs. Mm-hmm. Tutaj kończymy nasze prace już powolutku. Konkurs brzmi tak. Napisz, jakie znasz zwyczaje wigilijne, ale muszą być napisane przynajmniej dwa. Dwa zwyczaje wigilijne. My dzisiaj podaliśmy chyba w sumie 5. Tak, więc możecie wybrać któreś z naszych, a może macie jakieś piękne zwyczaje też w domu sami, więc dwa zwyczaje. Ja jeszcze miałem taki zwyczaj, chciałem powiedzieć, że trochę pomagałem w kuchni. O. I też zawsze z tatą osadzaliśmy choinkę. O. Ubieranie choinki było też bardzo w konkretnym momencie. Nie mogliśmy, chcieliśmy wcześniej, ale dopiero mama pozwalała w Wigilię rano. To, no było, tak. To była nerwówka, bo my chcieliśmy to tak wcześniej. Jak my jutro będziemy też ubierali choinkę. Nie można było wcześniej, no. Kochane dzieciaki, jutro jest Wigilia, ale my się również spotykamy. Już od rana będziecie mogli razem z nami przygotowania takie pełne robić. Więc zapraszamy was jutro też na spotkanie w przepięknym królestwie. I to, co na jutro jest potrzebne przygotować, to ja sobie tak myślę, że chyba jutro do odcinka Ojcze Remi zaprosimy całej rodziny. Zaproście też do obejrzenia tego odcinka mamę, tatę, babcię, tych, którzy będą w domu. A co będziemy tu robić? A, no bardzo piękne, wigilijne przygotowania. Tak? Tak. Czyli co, będziemy otwierać prezenty? Nic nie zdradzamy więcej, jutro się widzimy. Także jutro zaproście wszystkich do oglądania naszego spotkania w przepięknym królestwie. Wigilijny odcinek, mam nadzieję, że będzie najpiękniejszy na świecie. Zobaczcie, ja już tutaj zrobiłam też moją szopkę, zobaczcie. A jak te twoje postacie? Wow, jest Józef. Mój gruby Józef. Dobra, weźmiemy też. I moja piękna Maryja. O, super. Fajnie, czyli jeszcze ci Jezusek został, ale jest to tam Jezusek, to zrobimy go później, tak? Mhm, bo dzieci teraz zostaną po programie i będą kontynuowały. Oczywiście, zobaczcie, ile tu jeszcze mamy postaci. Co można zrobić? Zobaczcie, można nawet zrobić choineczki. Ja tutaj zrobiłam pastuszka z owieczką. Jestem ciekawy, czy jakiś tata by wymyślił, co można zrobić, żeby... Nie można było zdmuchnąć. Bo to można przykleić do tej, do kartki, tylko ja już tutaj, bo myślałam, że jednak nikt nie będzie zdmuchiwał, ale... Kochane dzieciaki, myślę, że na koniec naszego spotkania pomodlimy się o piękne święta i chcemy was zachęcić, jak już się tak wydmuchacie jak ojciec Remi, bo to też może być fajna zabawa, jak już postawicie tę szopkę, żeby ona stała, to żebyście tak się przyjrzeli dokładnie wszystkim postaciom, popatrzyli. O, zobaczcie, one nawet same się czasem przewracają, ale tym się o. Ciocia Malwa oddycha przez nos, a teraz ciocia Inga mówi w dół i dlatego. Ja myślę, że zrobimy tak, jak ciocia Malwa powiedziała, żeby jak się już pobawicie na przykład nimi i będziecie chciały, żeby stały, to wtedy możemy, o, ojciec Remi też wymyślił fajny sposób, możemy przytwierdzić kredką albo taśmą klejącą i chcę was zachęcić. Mm-hmm. Przyjrzyjcie się tym postaciom. Popatrzcie na pastuszków, na zwierzątka, ale przede wszystkim na małego Jezuska, na Matkę Bożą i świętego
Józefa. I życzymy Wam, żeby ta szopka była naprawdę takim powodem do bardzo fajnej zabawy, do bardzo fajnego wpatrywania się. No i żeby jutrzejsza Wigilia to było prawdziwe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa. Więc o to wszystko się teraz pomodlimy, Ojcze. Panie Jezu, daj, żebyśmy w tej szopce i w tych wszystkich postaciach odnaleźli też siebie i swoją rodzinę. Żebyśmy widzieli, że nasze miejsce jest też przy Tobie, rodzącym się. Żebyśmy to rozumieli, do tego zawsze dążyli. O to Cię, Jezu, prosimy. Daj też, żebyśmy współpracowali z innymi ludźmi, ponieważ szopka pokazuje nam, że tam jest wiele osób, które przychodzą i każdy z nich jest umocnieniem dla Maryi i Józefa. Więc żebyśmy się razem umacniali. Prosimy Cię o to, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, żeby nasze domy też zamieniły się właśnie w takie jedno wielkie, pełne miłości, oczekiwanie na Ciebie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I jeszcze prosimy o dar pokoju. Tam, gdzie może jest jakaś choroba albo jakikolwiek inny niepokój. Jezu, Ty jesteś Księciem Pokoju. Prosimy Cię, byś zapalił takie ogniska we wszystkich domach, ogniska pokoju. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Przyjmijcie błogosławieństwo, żeby to wszystko, co powiedzieliśmy, co zrobiliśmy dzisiaj, żeby się stawało w naszym życiu. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Bo chcemy dotrzeć do miliona dzieci. Ho, ho, ho. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Pa.